Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Do dalszego studium. Jezus widział w każdej duszy tego, kogo trzeba powołać do Jego Królestwa. Docierał do serc ludzi, przebywając z nimi jak ktoś, kto pragnie ich dobra. Wyszukiwał ich na ulicach, w prywatnych domach, na łodziach, w synagogach, na brzegach jeziora i na uroczystości weselnej. Spotkał ich podczas ich codziennych zajęć, interesując się życiowymi sprawami. Swoją naukę wnosił do domu, poddając rodziny w ich własnych domach wpływowi swej boskiej obecności. Jego wielki osobisty urok pomagał mu zjednywać serca. Tylko metoda Chrystusa w zdobywaniu ludzi może dać pożądane wyniki. Zbawiciel obcował z ludźmi jako ten, kto pragnie dać im to, co najlepsze. Wykazywał zainteresowanie ich potrzebami, pomagał im, zdobywał ich zaufanie. Potem zapraszał ich: pójdźcie za mną. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Czym jest sprawiedliwy gniew? Kiedy jest on uzasadniony, a kiedy nie? Przedstaw swoje przemyślenia w klasie. Drugie pytanie. W jaki sposób postępowanie Jezusa wobec osób niecieszących się dobrą opinią w społeczeństwie jest wskazówką dla nas? W jakich warunkach nasze przebywanie z grzesznikami może być dla nas zagrożeniem? We wszystkich swoich kontaktach z ludźmi Chrystus panował nad sytuacją. Czego nas to uczy w naszych próbach docierania do ludzi o wątpliwej reputacji? Trzecie pytanie. W jakim stopniu postępowanie Zbawiciela jest dla nas wzorem, a w jakim nie powinno nim być? Jakie przykłady Jego zachowań mogą być dla nas kłopotliwe do naśladowania? Czwarte pytanie. Zastanów się nad kwestią bycia niezrozumianym przez ludzi wskutek dążenia do spełniania woli Bożej. Choć widzimy przykłady tego zjawiska choćby w życiu Jezusa, dlaczego musimy zachować ostrożność w tej kwestii? Zdarza się, że pewni ludzie czynią krzywdę sobie i innym, będąc przekonani, że Bóg tego od nich wymaga. Skąd możemy mieć pewność, że Pan powołuje nas do zrobienia czegoś, co może być niewłaściwe i zrozumiane przez innych? Dlaczego powinniśmy być otwarci na radę innych, zanim zrobimy coś, co uważamy za wolę Bożą? Z drugiej strony, jak możemy zachować ostrożność, by nie obrzucić i nie powstrzymać kogoś, kto jest prowadzony przez Pana w sposób, który może się nam wydawać dziwny? Dziękuję.